To jest taka ciągle przestrzeń żałoby. To jest rodzaj żałoby i traumy, i z tego ciężko jest wyjść. To jest trauma nieprzepracowana, że to jest trauma nieprzerobiona i ciągle jakoś odżywająca. Nie potrafimy ciągle opłakać pewnych rzeczy. Ich bin in Oberschlesien und schaue mir das Land und seine Menschen an. Ich sehe entwurzelte Menschen, gestörte Identitäten, Unsicherheit. Noch immer führen die neuen Ansiedler Krieg gegen ein ihnen lästiges deutsches und jüdisches Erbe und pflegen die alten Feindbilder aus der polnischen Heimat. Was aber geschieht, frage ich mich, mit einem Land und seinen Menschen, wenn ihnen die Geschichte aberkannt wird, die historischen Wurzeln abgeschlagen werden? Die junge Generation fragt danach. Die Nachgeborenen möchten wissen, wo sie leben. Sie erahnen ein reiches Land voller Leben, Geschichte, Kultur und Toleranz. Dieses Schlesien gibt's nicht mehr. Selbst wenn die Väter weiterhin schweigen, die jungen Menschen haben das Recht, eigene Antworten auf ihre Fragen zu finden. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne, heute steht sie noch davor. Die Bleichen rauschen im Walde her und hin. Im Walde, in den Rauschen, ich weiß nicht, wo ich bin. Problem. Nie może być tak, że człowiek w kraju, w którym żyje, nie może sobie znaleźć miejsca. Jesteśmy w regionie, gdzie te wszystkie narodowości się jakoś łączyły i ja akurat gram w zespole, w którym większość pochodzi ze Śląska, są Ślązakami z krwi i kości i jak widać to wcale nie przeszkadza ani w tworzeniu muzyki, ani w pracy, ani w życiu codziennym. Jesteśmy bardzo dobrymi kolegami, przyjaciółmi i naprawdę myślę, że jakiekolwiek podziały na Ślązaka, Polaka, Kresowianina, Gorola, Kaszuba, to po prostu nie ma sensu. To powinno być w nas.
Ja jestem urodzoną Niemką. To mi nie może nikt odebrać. Ich bin ein Deutscher. Aber in Schlesien geboren. Ty jak ty masz papiery, to jesteś właściwie Niemiec, nie? No, Jerzech Niemiec. A z drugiej strony Ślązok. No, Ślązok. Pamiętam, że był taki dzień i zapukał do drzwi polski oficer, że my się mamy wynosić, że on tu będzie mieszkał, bo ma nakaz na przydział na to mieszkanie. W Bytomiu jestem od 45 roku i nie z własnej woli. Po prostu ani mnie, ani rodziców nie pytano, czy chcemy tu przyjechać. Mnie wypędzono, pozbawiono mnie dachu nad głową, pozbawiono moich rodziców dorobku całego życia i przewieziono nas tutaj, wysadzono z pociągu, róbcie co chcecie. No i potem wiem, że mama zaczęła się pakować do wózka dużego, takiego dziecięcego, rzeczy różne, takie podręczne właściwie. Zamieszkaliśmy w mieszkaniu, które co dopiero opuścili wysiedlani Niemcy, państwo Weinholdowie, którzy rzecz jasna zostawili cały swój dobytek. Szły transporty na zachód i mama z nami na dworzec stawiała się do transportu, żeby po prostu wyjechać. Ja też już byłam spakowana z moją mamą, już my byli jak 45 rok, niż Rusy mieli wyjść, to początek 45 roku, już my byli, bo do tych pociągów, co wyjeżdżali na Niemcy, nie? I mama mówi, tata jest tam w wojnie, to może tam wróci, ale babcia moja przyszła, bo my się bali, bo Rusy zabijają, nie? I babcia potem przyszła go do Jachnos, mają zabić to nos wszystkich, tu pójdźcie do domu i my zostali. Było bardzo zimno, był to styczeń i mama zapomniała zabrać rękawiczek dla brata. Oczywiście tego starszego, bo młodszy już wtedy nie żył. I wróciliśmy się do domu, mama postanowiła, że pojedziemy następnego dnia. A kiedy następnego dnia stawiliśmy się na dworcu, okazało się, że już ostatni transport odszedł wczoraj. I stąd zostaliśmy po prostu na miejscu. Od kiedy pamiętam jako dziecko, ciągle to, skąd byliśmy, było dla nas tak ważne. Ja zresztą zawsze pytałam, bo ten Lwów jawił mi się jak ziemia obiecana. Pytałam tato, a kiedy my z powrotem wrócimy? Ojciec stawiał mnie na kufrze takim, ten kufer mam dzisiaj, do dzisiaj, bo jakoś tak uważam, że gdybym ten kufer pamiątkowy stamtąd wyrzuciła, pozbyła się go, to tak jakby się pozbyć tej ostatniej nadziei. Ojciec stawił mnie na tym kufrze i mówił, Danusiu, podnieś rękę do góry, jak wyrośniesz taka duża, aż pod sufit, to my wtedy wrócimy. Nie doczekałam się, ojca nie ma, ale kufer jest. Może mój wiersz co niektóry, może mój wiersz co dziesiąty odszuka drogę do Lwowa, odnajdzie znajome kąty. Odysowie umierają z dala od Itaki, na tonących statkach Londynu, Wrocławia, Gliwic, Bytomia, wśród obcych kamieni. Był taki moment, kiedy emocjonalnie jak gdyby zrozumiałem pewne pokrewieństwo sytuacji, to znaczy może nie tyle, że my tutaj jesteśmy kolonizatorami, tylko że ci, którzy stąd wyjechali, jak gdyby są osieroceni, że w tym jesteśmy podobni. Przez całe dzieciństwo ja miałem okazję
zauważać na wewnętrznych ścianach drzwi, szaf albo od spodniej strony stołów czy krzeseł karteczki z napisem Józef Weinhold, Katowice Oberschlesien, Milchstraße 90. No i to było bardzo interesujące dla dziecka wiedzieć, że żyje w świecie, w którym niedawno mieszkali inni ludzie. Widzisz tą mniejszość niemiecką tutaj? Nie, nie bardzo. Czemu, że tak się pochowali? Znaczy, nie wiem, pewnie tak, skoro myślę, że duża część osób po prostu nie widzi, nie zauważa tej mniejszości, bo pewnie się boją tego, co inni mogą o nich powiedzieć. I właśnie tu jest problem, że dostrzegam obecność Niemców i Żydów na przykład w przeszłości w Katowicach, a obecnie ich nie dostrzegam. Wiem, mam świadomość tego, że oni są, ale nie dostrzegam ich na co dzień ze względu na to, że mam też świadomość pewną historyczną, że ten etap został, można bardzo powiedzieć, bardzo brutalnie w tej historii zamknięty. To jest taka cezura, która wyznaczyła odmianę tej śląskości, przez co trzeba było przeinterpretować Śląsk, przez wyrwanie tego jednego z płuc, można powiedzieć. Bo to wiemy, że te płuce zawsze było jedno germańskie, drugie słowiańskie. I tego germańskiego mamy pozostałości. Das ist nicht so einfach. Ganz so einfach. Da sind so, wissen Sie, hier in Oberschlesien war ein Land, hier gab es viele Einflüsse, von erstmal deutsche vor allen Dingen, dann polnische, mährische, ungarische, süddeutsche sogar aus Bayern, auch Einflüsse. Und das war ein Land, ein Land der Begegnung eigentlich. Und wie ich schon sagte, schon früher gab es Leute, die haben von Polen keine Ahnung gehabt, aber haben sich für Polen gehalten. Szczerze mówiąc, to nie jest to oczywiste jednak, że przecież Śląsk też miał tą część niemiecką, ale różnica pomiędzy ubiorem typowo śląskim a śląskim niemieckim w żaden sposób nie była nam jakby wytłumaczona, tak rozgraniczona dla nas. I może niekoniecznie na tym, że to były bardziej kwieciste fartuchy albo bardziej fartuchy w paski, tylko bardziej w jaki sposób one to łączyły, że jednak na przykład miały kilka spódnic, żeby było im cieplej. To musiała być kobieta taka dosyć potężna, że to była taka dobra, zdrowa baba. Najbardziej spodobał mi się sposób właśnie, w jakim one sobie radziły w takich normalnych warunkach. No na przykład padał deszcz, one nie nosiły żadnych kurtek z kapturami, powiedzmy jakichś specjalnych peleryn. Najprostszym dla nich sposobem było ostatnią spódnicę z brzegu, nakładanie na głowę, narzucanie się nią, żeby to chroniło od deszczu. To był właśnie też jeden z moich pomysłów na inspirację. Natomiast gdybym też znała może wcześniej ten temat, to mogłabym w swojej rodzinie, w jakichś swoich pamiątkach rodzinnych głębiej poszukać, ale jakby tego już jest mało w domu, tego się już tak nie widzi, ponieważ świat już idzie do przodu i ta współczesność już tak głęboko weszła, że trudno, żeby moja babcia w szafie dalej miała takie rzeczy, ale na przykład wszystkie tkaniny, które wykorzystałam do tego projektu, które też były początkowo wyszukiwane, były z szafy mojej babci.
Ślązacy, którzy tutaj mieszkali na tych ziemiach i byli, ktoś był proniemiecki, ktoś był ducha polskiego, umieli ze sobą współżyć. I częstokroć zdarzało się tak, że na pielgrzymka do Piekor ktoś był ducha niemieckiego, ale mieszkali w jednym domu, w jednym familoku. Sąsiadka pyta, dej ta dziołcha, ja ci ją do Piekor obleca. Sie sind keine deutsche Minderheit hier. Ich fühle mich überhaupt nicht Minderheit, deutsche Minderheit. Ich verstehe nicht die Frage. Also ich bin deutsch geboren, ich bin eine Polin. Wäre ich rausgefahren nach Deutschland, ja, da bis Rest meines Lebens, wäre ich eine Fremde. Und bin ich hier geblieben, bin ich zu Hause. Ich bin bei mir. Ich bin keine Fremde. Ich bin von hier. Nie czuję się mniejszością żadną. Ani niemiecką, ani polską. Żadną mniejszością. Ja się znalazłem w okolicznościach, których nie rozumiałem. I to były okoliczności, nie chciałbym mówić, że konfliktu, ale pewnej dwoistości. Słowo boj ten chyba pierwszy raz usłyszałem, gdzieś tak wywołuje z pamięci jako dziecko, kiedy któryś z moich kolegów śpiewał coś takiego boj ten Oberschlesien. No i rzeczywiście brzmiało to egzotycznie. Bardzo wielu moich kolegów z ławy szkolnej, w szkole podstawowej, to wiem, że w domu oni raczej mówili po niemiecku niż po polsku. Ale co było dla mnie zagadką przez długi czas, trudną do zrozumienia, to fakt, że większość moich kolegów nie ma ojców. Zaznajomiliśmy się z tymi dziećmi stąd i kiedy na przykład zostałam do nich zaproszona, zobaczyłam na kastliku zdjęcie ojca tej dziewczyny w mundurze Wehrmachtu i tak się dziwiłam, skąd to? Językiem i pismem niemieckim zacząłem dosyć wcześnie nasiąkać. Dzisiaj to już nie stanowi dla mnie problemu, ale droga do tego była bardzo ciekawa. Idę przez ciemne piwnice, pięknie sklepione i wypełnione aż po sklepienie stosami książek. To były książki zrzucone z biblioteki muzeum po drugiej stronie ulicy z przeznaczeniem na spalenie. Czyli tam się dokonywało coś w rodzaju takiej kremacji dóbr kultury. No, o tyle winnej, że kultury niemieckiej. Ja tam z tego stosu, jako malec, wyciągnąłem trzy książki. Były skórzane grzbiety, złote tłoczenia, nieznane pismo. I mam wrażenie, że te książki mnie i kulturowo, i estetycznie ustawiły na całą resztę życia. Tożsamość każdego człowieka, moja też tożsamość, głęboko gdzieś we mnie żyjąca jest procesem. U mnie to oczywiście przebiegało pewnie od z jednej strony od szkoły podstawowej w Orzeszu, która nie była najgorszą szkołą, no ale była szkołą jakoś tam jednak komunistyczną, jakoś mającą na celu też spolonizowanie mnie, tak jak spolonizowano już wcześniej, czy próbowano spolonizować moją mamę, czy zresztą brutalnie polonizowano, zmieniając imiona, nazwiska, wszystko, to nie będę o tym opowiadał. Ale
spotkanie szkoły i tego dyskursu, tego, co się mówiło w szkole, z tym, co się mówiło na przykład u moich dziadków, u Jorga i Heidli, moich kochanych dziadków, nieżyjących już niestety, zakochanych w tym górnośląskim życiu wielokulturowym, ale oni jakby bardziej byli związani z opcją niemiecką, kochali kulturę niemiecką, mówili po niemiecku i to też było dla nich istotne. I spotkanie tego, co było w szkole i spotkanie z tego, co było w domu dziadku, spowodowało, że zacząłem się zastanawiać nad tym, kim ja jestem w tym wszystkim. Czy ja jestem jakimś takim człowiekiem wymyślonym przez szkołę, czy jestem człowiekiem zakorzenionym w rodzinie, czyli w życiu moich dziadków i w tym dyskursie. Taka mała rzecz, ale moc roboty z tym. To jest mój znak zodiaku, skorpion. Nie? To jest wykuty z innego kąska żelaza. Firkant, 55 cm długi. Wszystko wykuwane ręcznie, nie? Bez żadnego tam spawania, szlifowania, wiercenia. Nawet pilnika nie widziało. Nie? Ten warsztat jest od 1702 roku. Nie? Cały czas przy tym samym nazwisku. Przeszły już trzy wielkie państwa, bo jak był założony, to były tereny austriackie, nie? Do 1742 roku. Potem tu były tereny pruskie, nie? Potem wiadomo, III Rzesza, no a po II wojnie to Polska. Nie? Tak to zostało. To ty jesteś która generacja? Ja już jest dziewiąta generacja. Teraz my tu mamy taki prywatny zbiór wszystkich tych maszyn i urządzeń. Te stare ambosy po upach, praupach, nie? Wszystkie te stare pamiątki. Nie? Interesuje się coś tym? Znaczy tu przyjeżdżają wycieczki, nie? Z Grecji tu nawet byli, nawet Kowal z Nowego Jorku był nas odwiedzić, bo nas w telewizji widział, na historii. Najbardziej to, z czego się cieszę, to jak mi trafi robić jakąś renowację albo rekonstrukcję jakiejś zabytkowej rzeczy, jakie kraty, nie? Albo do kościołów, albo coś. Nie? Tak samo robię renowacja u nas na kościele, ta mała wieżyczka, mały krzyż. No jak była druga wojna, to odstrzelili ta wieża, nie? Kościół z góry, no i to wszystko pospadowało. Tam jeszcze był napis na tym. Renovation 1934 rok. Johann Socha Schmiedemeister, mój praupa go renowacja robił. Chyba uciecha, nie? Zrobić nową renowację, całego poprostować, podorobiać te elementy, co brakowały, te tajle, nie? Że też nabił Robert Socha, nie? 2000 rok. I na krzyżu, ten krzyż je nazwał na kościele. Przez wiele lat, co najmniej 40-50, w ogóle nie mówiono o tym, że tu jest jakieś dziedzictwo pozostawione przez, no, ogólnie nazwijmy dziedzictwo niemieckie. Były przecież zaraz po wojnie czasy, kiedy zacierano te ślady i także te ślady tego dziedzictwa jakby zatarto ludziom w głowach. Oczywiście, kiedy zwiedzamy te obiekty, to możemy w nich zauważyć napisy właśnie w języku niemieckim, co często ludzi szokuje. W Zabrzu znajdował się przez wiele lat napis 1791 Glick auf.
piękne zdanie oznaczające w dużym uproszczeniu szczęść Boże, rzecz, słowo, którym do dnia dzisiejszego na Śląsku w tradycyjnych rodzinach ludzie się żegnają, witają, górnicy zjeżdżający na kopalnię też mówią szczęść Boże. No i proszę sobie wyobrazić, powstała wielka dyskusja, chodziło o odnowienie wylotu sztolni dziedzicznej w Zabrzu, właśnie na której ten napis był i w dokumentacji napisano, że zaleca się niewykonywanie tego właśnie napisu. Dzisiaj mądrość czy mędrzec to jest ktoś, kto jest restauratorem. Restauratorem, czyli ktoś, kto powraca do pewnych dawnych tradycji, do pewnych znaczeń odległych, które przecież się nie zniszczyły całkowicie i nie wytarły. I tutaj w kontekście Górnego Śląska też bym powiedział, trzeba by pomyśleć po restauratorsku, żeby w ogóle ruszyć z miejsca, trzeba najpierw dokonać pewnej terapii wyleczenia tego, co się stało. Suma zniszczeń, jakie się dokonały po 1945 roku w zakresie zabytków materialnych, ale też i niematerialnych tradycji, no jest ogromne. Oczywiście to jest rachunek przede wszystkim obciążający wielką hańbą nowych gospodarzy tych terenów, jak się niegdyś mówiło, odzyskanych, a dzisiaj może powiedzmy sobie szczerze, że zajętych, jeśli nie okupowanych. Tam zapraszam. Ej, tam do Panowie, ale powolutku tak, teraz łopata dla pana wojewody, proszę, i dla pana dyrektora. Trzeba przydeptać ładnie, słuchajcie, trzeba przydeptać tak troszkę, o, widzisz, o, tak. Od roku 1998, kiedy zakończyliśmy budowę Biblioteki Śląskiej, pomyśleliśmy sobie, że powinny się tu znaleźć drzewa ludzi wybitnych. Naszym marzeniem było, żeby pojawiły się również drzewa, które symbolizują kulturę uniwersalną. I dlatego też myślę, że właśnie to, że wybraliśmy noblistów w zakresie literatury oczywiście, że wybraliśmy Jana Kochanowskiego, że znalazł się tutaj Chopin, to świadczy właśnie o tym wymiarze ogólniejszym, szerszym, istotnym dla tego, co jest ważne dla całej kultury. To są nobliści polscy. Gdzie jest ta kultura niemiecka na tym miejscu? Dlaczego nie ma tutaj noblisty niemieckiego? Gdzie oni są? Gdzie jest ta kultura? Gdy chodzi o noblistów, myślę o właśnie noblistach polskich. Natomiast Śląsk jest reprezentowany. Dla mnie wielką sprawą było umieszczenie nagrobka oczywiście ojców założycieli Katowic. To jest jedna sprawa. Nie mam nazwiska. Ale z kolei oczywiście, że nie ma nazwiska. To oczywiście jest ten błąd, który trzeba będzie naprawić i naprawimy. Przyjęliśmy całe wielkie archiwum z Arnolda Zweiga, który związany był z Katowicami. Chodził do gimnazjum. Jego dzieła są w bibliotece. Na to przyjdzie czas. I to też pomyślimy. Hauptmana mamy też w zbiorach. Jest kultura, która ma charakter rzeczywiście uniwersalny. Zacznijmy od tej uniwersalnej. Druga rzecz to jest oczywiście pewna opresyjna polityka polska, która ciągle jest widoczna. Kiedy mówimy, że Górny Śląsk, no to jest województwo opolskie, no i część województwa śląskiego, żeby to jakoś myśleć w całości, żeby pomyśleć programowo
i projektowo o przyszłości całości Górnego Śląska, no to nie znajduje w zupełnie oddźwięku. I tutaj stąd się pojawiają te ruchy autonomiczne. Ja je rozumiem dlatego, że przede wszystkim to jest wielka tęsknota Górnoślązaków za autonomią wewnętrzną. To znaczy oni chcą przede wszystkim być, ja przynajmniej, wielu moich znajomych, wielu moich krewnych, wielu również ludzi pióra, ale też nauki na Uniwersytecie Śląskim, myśli o autonomii w kontekście duchowym. Czyli chcemy być autonomiczni w myśleniu, w działaniu, w emocjach i chcemy być Górnoślązakami w tym pełnym znaczeniu, w spełnieniu życia jako Górnoślązak. Spełnić życie, spełnić się jako Górnoślązak. To jest moje marzenie. Nie wstydzić się tego i nie bać się tego i nie musieć tego ukrywać, no bo jest, nawet jeśli jesteśmy mniejszością, no to dobrze, jesteśmy mniejszością, no to no przecież mniejszości są chronione w cywilizowanych, demokratycznych państwach i krajach. Hier in der Gegend, in der schlesischen Woiwodschaft sind wir eine, sind leben in der Diaspora, sind hier absolute Minderheit. Das ist nicht so wie in Oppeln, wo wir so ungefähr ein Drittel der Einwohner sind Deutsche. Wir, als wir hier angefangen haben, da, und der Wahlkreis, unser Wahlkreis war mit Ratibor zusammen, da konnten wir auch noch was machen, aber dann hat man das geteilt. Ratibor ist extra, wir sind extra, da können wir nichts mehr machen, da ist nichts zu machen. Da sind wir zu schwach, um irgendjemanden durchzuboxen in der Woiwodschaft oder überhaupt im Sejm. Ja. Tu mieszkają, tak. Sztercik, a Salzberg, a Glowala na Sztercik. Tak, a my po prawej stronie od Glowali. Salzberg już nie żyje. Proszę? Córka żyje od niej tu. Salzberg żyje? Nie. Gita Salzberg. Tak, Gita ja. Gita Salzberg, patrz jak się wszystko zgadza. Gita Salzberg, a ja jestem Rita Zweigiel. A skąd pani przyjechała? Z jakiej strony? Wodzisław. Pani we Włodzisławie się tam się urodziła, ja? Urodziłam. Ty się tu urodziłaś? Tak, tak. Bytomiu. To już wnuczka. Wnuczka, ojej. No widać, nie, że nie córka. Już tak młodo nie wygląda. Czyli Gita. Salzberg jeszcze tu przy... Gita, ale ona Opiela się nazywa. Jak? Opiela. Opiela? I mieszka w Niemczech? Nie, Salzberg zmarła, a córka mieszka tu. Córka mieszka. Ich bin hier geblieben, weil ich war immer eine Fremde woanders. Und dann, das ist mein Wille, mein Wille. Wie fühlen Sie sich? Als Polen oder als Deutsche? Ich wohne hier. Ich esse das polnische Brot. Was hat das ja mit Ihrer Identität zu tun? Bitte? Was hat das mit Ihrer Identität zu tun? Ich muss dankbar sein. Ich muss loyal sein. Nur wegen dem Brot. No, kann man so sagen. Wojna to nie była ich wina i wszyscy, którzy byli za nią odpowiedzialni, już ponieśli swoje konsekwencje. I po prostu nie powinno się ich odsądzać tak jak ich przodków po prostu. Czyli powinni się ujawnić i po prostu pokazać, jak można by na nich na nowo spojrzeć. A słyszałeś już o mniejszości niemieckiej? No tak, słyszałam. To gdzie ona jest? Thank you.
Die deutsche Minderheit, die ganze Organisation, jaki ona ma jeszcze dzisiaj sens? No jakby to panu powiedzieć, ci ludzie jeszcze wewnątrz czują ta potrzeba tego niemieckiego porozmawiania, pośpiewania, wyjechania gdzieś zobaczyć coś, jakoś tam jeszcze jakieś pozostałości po Niemcach. A co chodzi o szyldy, to w piekarach był wypadek, myśmy mieli na zewnątrz szyld DFK, to go potrzaskali. No, bo większość ludzi nie toleruje Niemców, no. Ja mam teraz na moich drzwiach, ale od środka wizytówka dużo naszej placówki i są na drzwiach, ale od środka mojego biura. Nie na zewnątrz, że to potłucze, nie? Bo ludzie nie rozumią, bo oni są też zakodowani, że Niemcy im robili jakąś krzywdę. Wie viele Leute leben noch in der Straße? Ja, dort unten, weiß ich, fünf, sechs Familien, wenn ich hier noch sein. Sind Sie die einzige Deutsche, die hier noch in der Siedlung lebt, oder sind noch eine? Warten Sie mal, ich werde Ihnen gleich sagen. Ja, hier die Frau Miller wohnt hier noch. Sind aber nach dem Krieg viele hier zugezogen, ne? In dieser Siedlung? Jetzt sind hier alles. Bloß Ausländer. Ist es schwierig, heute als Deutsche in Gleiwitz zu leben? No, eigentlich nicht. So, ich habe keine Probleme. Nur außer der Scheibe da. No, und dass ich da war, da etwas gegen die Fensterscheiben werfen. Und jetzt haben sie mir vor einigen Monaten das dritte Mal hier die Scheibe eingeschlagen. No. Nur, dass ich so, hier in Gleiwitz ist vielleicht schwieriger, denn woanders höre ich nicht von sowas, wissen Sie. Und jetzt werde ich die Fenster versichern lassen, denn da habe ich Angst, denn das Fenster ist teuer. Ja miałam wypadek tu, pan jeden z wojskowego. Ja szłam do sklepu, a tu mieszkał taki mrozek w Zidlungach i on tylko po niemiecku mówił, nie? I on mnie spotkał i wchodzę do sklepu, on mnie spotkał, go do, ach, bist du hier noch? I on go do mnie po niemiecku, ja go dam, hey, mrozek, wir sind noch immer noch. Und sie bleiben hier, ich bleib auch, deswegen sind wir hier. I wychodzi ten z tego wojskowego i stanął się tak i powiedział, proszę, jeszcze Szwaby tu są. I ja mu tylko powiedziałam, ja mówię, nie, Szwabów tu nie ma. Tu są tylko Niemcy, którzy jeszcze żyją. Do nas tak godałem jakaś, pojedziemy do Poznania, bo kaj to godałem, Gebelsi przyjechały albo coś. Tak godają na nas znowu, to Ślązoki to zaraz z Niemcami się kojarzy. No, no ale co, nie można ich piznąć, kaś? Znaczy nie, no. A ja zrobić, co? Wadzice nie ma co z nimi. Swoje sobie pomyśleć i... Kto z was zetknął się z negatywnym nastawieniem do języka niemieckiego? Kto nie ma żadnego emocjonalnego problemu z językiem lub z Niemcami? Ty masz problem? No może nie do końca, ale to jednak budzi negatywne emocje ten język. Kojarzy się jednak z wojną. No, u mnie żadnych kontrowersji to nie budzi. Na przykład bardzo nie lubię takiej nagonki na język niemiecki. I nawet dzisiaj myślisz, tak? Że coś takiego, że te emocje w dalszym ciągu są. Pewnie są. Są. Chcę uczyć się niemieckiego, ponieważ moja prababka była Niemką. I to jest... mam rodzinę też w Niemczech. Też dobrze znać ten język, skoro się nim dziadek posługuje i wujkowie. Tego niemiecki w sumie od zawsze był... tak jakby obecny w moim życiu, ponieważ moja mama uczy niemieckiego i w sumie używała tego języka od zawsze w domu. A ojciec? Ojciec nie. Moi dziadkowie pochodzili z Pomorza, mówili po niemiecku, jeszcze w domu zachowały się jakieś skarbczyki, Biblia po niemiecku się gdzieś zachowała, gdzieś tam leży z tyłu, gdzieś w szafie. Ale z drugiej strony na przykład moja mama nie znosi języka niemieckiego. Musi robić takie odbicia, takie toto, których tam nie ma. Język niemiecki, no mam do niego taki stosunek, można powiedzieć, patrzę na niego z kilku perspektyw. Z jednej strony na jeden z
jeden z języków obcych, i tu chcę zaznaczyć słowo obcych, bo jest, stał się językiem obcym na Śląsku, a z drugiej strony patrzę na niego przez pryzmat tego, że na przykład moja babcia lubiła w domu mówić po niemiecku i śpiewała niemieckie piosenki, więc w jakiś sposób w środowisku tego języka byłem wychowywany, jak widziałem się z babcią i ona śpiewała, mówiła jakieś powiedzonka na przykład niemieckie. Nie, absolutnie. Ja tego w ten sposób nie oceniam w ogóle tej sytuacji. To jest zupa od Niemca. Nie szkodzi, może być i od ruskiego. To nie jest dla mnie problem. Wystarczy, że mam talerz gorącej zupy. Jak mi brakuje, to dziennie przychodzę normalnie i coś zjem. Ale wolałby pan talerz zupy od Poloka, czy nie? Nie. To już nie ma żadnego znaczenia. Rodzice może moi to mieli tam takie, a teraz część wyjechało, jest w Niemczech, ciotka, wujek, kuzynka wyjechała, nie? Mama już zmarła, ojciec zmarł, no to ten, a tak, to z początku to tak było. Ze szkole coś mówił Ślązok, a Niemiec, a Gorol, a taki, a tak. A teraz już tego nie ma. Wszyscy mówią po polsku, a jak po niemiecku, to w szkole się uczą po niemiecku, albo po angielsku i też się porozumieją. W przedszkolu jeszcze wcześniej niż w tym. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Wszystkiego dobrego. A ten 25. Am Anfang, die polnischen Lehrer, die hier kamen, die haben ja den Hass am meisten gemacht an die Jugendlichen, nicht? An den Kindern. Die haben den Hass eingeprägt und das war das Schlimmste gewesen. Zapominamy o tym, że na Górny Śląsk przyjeżdżali nauczyciele z Małopolski i z Wielkopolski, którzy mieli tymi kijami wybić tą niemieckość z głowy, czy górnośląskość z głowy tych swoich uczniów i dzieci. Pamiętajmy o tym, albo sobie to przypomnijmy, jeśli zapomnieliśmy. Wahrscheinlich war ich auch auffällig in der Schule, dass ich auch auf der Pause oder sonst auch mehr Deutsch gesprochen habe mit meinen Kollegen als Polnisch. Und da bekam die Mutter eine Vorladung, die sich mit mir stellen sollte nach Ratibor. Das war ein Sicherheitsdienst, die Abkürzung UB, Urząd Bezpieczeństwa. Und dort hat man mich geprüft, ob ich Fortschritte in der polnischen Sprache mache.
ja, ich sollte ein Lied singen oder was vorlesen. Und ich habe ein Gedicht gelernt und das habe ich dort vorgetragen. Und da waren die Beamten sehr begeistert, denn es war ein Gedicht über ein Piloten, über ein Flugzeug. Können Sie das jetzt sagen? Ja, also das ist mir im Gedächtnis geblieben und das hieß: Ja, Piloten benden nas Samolot schenden, Smigo warci schur schur schur, aja lece ponad chmur. Tu były Żydy, tu były Poloki, moja babcia umiała po polsku, rozmawiała z nimi. Żydy dostarczali towar, niekiedy bez pieniędzy, babcia potem zapłaciła. Tu była jakaś taka cudowna przyjaźń między wszystkimi ludźmi, nie było nienawiści. Przecież w kościołach były polsko-niemieckie msze. Jeden do drugiego był taki pomocny, uprzejmy i takie dobre byli te ludzie, ale jak pod niego role przyszli, koniec. Przyszli na gotowe, przecież tu były wszystko mieszkanie, antyki, te cudowne niemieckie meble. Przyszli rań do wszystkiego. I szanowali to. Oni przyszli do gotowego, po niemieckie. Co to są gorole? Gorol. To jest gorol. Pan nie wie, co to gorol jest. Nie. To jest poluk. Oni musieli tu wysiąść. Co oni mieli robić? Dalej pociąg dalej nie jechał. Powrotu też nie było. Więc co oni mieli zrobić? No osiedli tutaj, prawda? I trzeba się pogodzić z tym, jak jest teraz. Nie możemy doprowadzać do jakichś tam awantur czy konfliktów, bo to nie ma sensu. Musimy zaakceptować to, te dzisiejsze czasy, tą sytuację, w której się obecnie znajdujemy i spróbować sobie jakoś pomóc. Tu są bloki wojskowe. No i chodzą do szkoły i mój Oskar jak chodził, bo on w Piccolo występował też kilkanaście lat. Także ten chłopczyk tam mówi: Oskar, ty umiesz po niemiecku, ja przyjdę, żebyś mi tam jakieś słowa napisał. A Oskar mówi: przyjdź, ale to ci moja babcia powie niby, nie? I ja poszłam tam do góry i ten chłopiec mi się to pyta, ja mu tam wytłumaczyłam te kilka słów, on sobie to napisał i ja mówię: a wyście przyjechali, nie wiem, gdzieś tam spod, niżej gdzieś tam z Polski, bo to wojsko niby, nie? Ja mówię: a ty wiesz, w jakim ty mieście tu mieszkasz, nie? No mówi: no w Bytomiu. Bo on się najpierw mnie zapytał: a dlaczego pani tu mieszka i dlaczego pani umie po niemiecku, nie? Ten chłopiec. Ja mówię: bo wiesz, muszę ci powiedzieć, ja się tu urodziłam w tym mieście, ja tu od urodzenia mieszkam, bo Bytom był zawsze miastem niemieckim. I dlatego ja potrafię po niemiecku, bo ja chodziłam do szkoły niemieckiej i dlatego. A on się zdziwił, mówi: Bytom niemiecki? Ja mówię: tak, ty nie możesz tego wiedzieć, ani może twoi rodzice nie wiedzą. To jest piękne, stare niemieckie miasto. I zawsze było niemieckie. Ja mu to zaznam. To on takie oczy robił. Ja mu zrobiłam lekcję o mieście zaraz. Ja mówię: ty nie możesz, ja mówię, powiedz swoim rodzicom. Uczycie się w szkole historii Śląska? Nie. 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 Powinienem więcej wiedzieć na temat Śląska, bo mało wiem. Kto uważa, że za mało mówi się o historii Śląska? Z tego, co pamiętam, to właśnie w polskiej szkole mówi się o tym od czasów piastowskich do średniowiecza, do momentu, kiedy Kazimierz Wielki zrzekł się Śląska, a potem następuje czarna dziura. Na angielskiej historii nie ma praktycznie w ogóle takiego działu, a powinien być przynajmniej u nas, poświęcony właśnie historii Śląska.
Nie mówi się wcale o tym, że kiedyś Śląsk miał autonomię, że był niezależny od państwa polskiego? Myślę, że większość tej historii jest zatajana, ponieważ może być niewygodna dla naszego kraju. Es war vorher eine Wiese, eine Blumenwiese, wenn wir im Mai da waren. Und jetzt ist es ein Kohlenlager geworden. Und der Eingang wird uns verwehrt. Also die möchten nicht, dass wir da auf das Gelände gehen. In Tost haben wir nie so wirkliche Probleme gehabt mit unserem Lager. Weil es ging ja nicht gegen Polen und um Polen, sondern um Deutsche, die durch den russischen Geheimdienst hier gestorben sind. Der neue Besitzer hat auf die Massengräber jetzt Kohlen gekippt. Bokiem, rogiem zachodź. Tu jest dopiero głęboko. I tu jest ile? Tu jest około 7 metrów. W dół. Czyli tam nic nie ma. I nie ma nic. Tylko pytanie, czy oni są. To są eine frühere Kiesgrube, eine städtische Kiesgrube. Und dort wurden sie begraben. In solchen Massengräben, 10 Meter lang, 2 Meter breit. Und da wurden so, über einen Meter wurden sie gestapelt, nicht? Einmal Kopf, einmal Fuß, einmal Kopf, einmal Fuß. Haben Sie es gesehen? Ja, ja, das ist selbstverständlich. Nur dann, weil wir hier an das Feld hatten, nicht? Ist es nicht furchtbar, so vor einem Zaun hier zu stehen und nicht mehr rein, wo Ihr Vater liegt, zu kommen? Ja, das ist schon schlimm, dass er kein Grab hat, was wir pflegen könnten. Jetzt habe ich nur noch Mutters Grab. Das waren doch keine Kriegsverbrecher, nicht? Das könnte man ja nicht sagen, nicht? Das ist ja mal klar. Als ich das letzte Mal hier war, da habe ich die Blumen noch in das Gelände von dem Massengrab abgestellt. Und diesmal ist aber da eine große Betonmauer und man kann da nicht mehr hin. Ach. Ja. Ich bin heute mit einer großen Gruppe aus Sachsen gekommen, mit Angehörigen von hier im Lager Tost Verstorbenen. Dort waren mein Vater auch und die Väter der anderen Großväter sind auch dabei gewesen. Das waren alles Zivilisten. Aber Schlesien sind auch drin, ne? Schlesier sind auch drin, circa 1000 mit den Breslauern, Oberschlesier, Niederschlesier und Breslauer. Die kann ich nur schätzen, weil es darüber keine richtigen Transportlisten gibt. Es interessiert niemanden. Es ist leider auch heute oft noch so, dass wir sagen, das ist doch schon so lange her und irgendwann sollte man damit aufhören. Upominanie się o swoje to przecież nie jest narażanie się. Każdy ma prawo artykułować swoje sprawy i walczyć o swoje. Moją prababcię spalili ukraińscy banderowcy. Tylko dlatego, że nie chciała opuścić swojego domku, swojego miejsca, bo mówiła, ja jestem staruszka, cóż mi mogą zrobić? Ja nie jestem żołnierz, który walczy, więc nie mogą mi zrobić krzywdy. Przyszli, zabili i spalili razem z domem. My domagamy się upamiętnienia tych wszystkich ofiar w II wojny światowej tam, pozostałych za wschodnią granicą. Przecież nie są ludzie pomordowani, którzy do dzisiaj nie tylko nie mają grobów, ale nawet krzyżyka w tym miejscu, gdzie wymordowano całe miejscowości.
Tu jest to. Zabezpieczyłem właśnie, żeby nie zniknęło. To wygląda, że to jest kawałek kręgosłupa końcówki. To się znajduje w trawie. To nie jest tak, że ktoś tutaj specjalnie kopie na tej ziemi i szuka tych kości. Die Leute mussten hier diese verlassen. Die und da und die danach kam nach 45 Pol, die waren nicht daran interessiert, um das zu dokumentieren oder irgendwas. Übrigens, wer wusste da von den Leuten, dass sowas hier passiert ist? Niemand wusste das. Sind Sie der letzte Deutsche hier im Ort oder noch nicht? Bitte? Sind Sie der letzte Deutsche? Nein, ich bin noch. Also sind doch einige, aber es sind ältere Leute auch. Viele sind schon verstorben, das ist doch schon so viele Jahre nach dem Krieg. Um welche Gräber kümmern Sie sich jetzt ganz besonders? Konkret Eichendorf. Und ich habe niemals gedacht, damals, das war 43, 44, kurz vor dem, bis Weihnachten haben wir doch gelernt in der Schule. Und dann kamen schon die Russen im Januar. Und niemals habe ich mir gedacht, dass ich mal nach Leiste komme zum Wiederaufbau des steilsten Daches in Europa. Und damals will ich die Möglichkeit haben, dass das Grab Eichendorfs, denn er sagt uns, Eichendorf ist begraben in Leiste, dass ich das nach so vielen Jahren werde ich teilnehmen können und das Grab besuchen werde können. Ist das hier ein Zufall? Budowałem obok tego miejsca swój dom. No i nie mogę patrzeć na to, jak na przykład psy rozkopują tą ziemię, kiedy po każdych pracach budowlanych, kiedy przy jakiejś przebudowie tego czy części wodociągowej, czy gazowniczej, czy też telekomunikacyjnej, po deszczu ziemia wychodzą po prostu te szczątki. To, co do tej pory robiłem, to było to, że brałem i zasypywałem to, zakopywałem. Ale uważam, że tak nie powinno być, że gdzieś żyją rodziny tych ludzi, którzy może chcieliby wiedzieć, gdzie jest miejsce ostatecznego spoczynku ich bliskich. Sam mam podobną sytuację rodzinną, ponieważ mojego dziadka po ponad 40 latach wykopano spod śmietnika komendy milicji w Mielcu. Dla mnie było istotne to, że się dowiedziałem, kim jest człowiek, który był moim dziadkiem, którego tak naprawdę przez lata uważano za bandytę, a bandytą nie był. Bo niestety martwi się już tłumaczyć nie mogą. Jedną z takich tragicznych historii opowiedział mi starszy pan, mieszkaniec tej dzielnicy, kiedy jako młody człowiek został poproszony przez pewnego rosyjskiego żołnierza, aby szedł z nimi, bo coś będzie mógł sobie tam wziąć. I była tam kobieta, która stała za kuchnią, były dzieci, to była Niemka. Ten żołnierz po prostu przy nich zastrzelił tą kobietę. I ten człowiek zaczął po prostu opowiadać tą historię, zaczął mu łzy cieknąć do mnie. Tak jakby, nie wiem, czy nie mówił tego nikomu do tej pory, że pamiętał ten obraz tych dzieci, co szarpały trupa tej kobiety przy kuchni. Muti płakały, a ten powiedział, że sobie weźcie. A kiedy on zapytał tego żołnierza rosyjskiego, dlaczego on ją zabił, to on powiedział, bo tak trzeba. A co mogę z tym zrobić? Dać do śmietnika? Czy wojna istnieje w pani świadomości? W mojej świadomości istnieją momenty dla mnie niezrozumiałe, drastyczne, które po prostu trzeba było przeżyć, ale niekoniecznie rozumieć. Proszę pana, jako dziesięcioletnie dziecko byłam na wsi u rodziny, która została też wypędzona z Kresów Wschodnich. I młody chłopak, 18-letni, w nocy z krzykiem budził się, wyskakiwał przez okno, krzycząc: banderowcy idą! Ja nie wiedziałam, o jakich banderowców chodzi, ja miałam 10 lat. Ja pytałam się, ale rodzice...
Tak, ale rodzice zbywali mnie. Nie, to nie jest sprawa dla ciebie. Dopiero potem się dowiedziałam, że temu chłopcu wymordowali banderowcy całą rodzinę. I zostało w nim coś tak przerażającego, taka trauma. Ale proszę pana, takimi chłopcami, takimi rodzinami tutaj w Polsce się nikt nie przejmował i nikt się nie przejmuje. Było, przeszło. Freudig, freudig, froh, froh, alle Menschen. Freudig, alle Menschen, alle Menschen, froh, ah, froh. Le froh, men froh sind dich, 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 dich und ich und froh. Oh, 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 dich. Oh, Wiesz, kto to jest Asiendorf? Asiendorf? Nie mam pojęcia. Ty wiesz, kto to jest Asiendorf? Nie. Nie mam pojęcia. Kto to jest Asiendorf? Nie mam pojęcia. A kto wie, kto to jest Asiendorf? Kto to był Asiendorf? Nie mam pojęcia. Noblista, nie? Noblista nie. Kto to był Asiendorf? Był poetą? Kto? Poetą. Był poetą okresu romantyzmu. Jest on takim trochę symbolem właśnie przenikania się kultur na Śląsku. Bo był Niemcem, a żył takim na Górnym Śląsku, na którym większość ludzi to jednak byli Polacy. Czy ktoś wie, że Asiendorf był patronem tej szkoły? Że to jest słynna szkoła Asiendorfa? Nie. U nas w szkole się o tym za bardzo nie mówi, tylko od czasów, jak to była polska szkoła. To ten okres, kiedy to była szkoła niemiecka, to się jakoś pomija. Fajnie by było, gdyby ludzie, młodzi ludzie, uczniowie tej szkoły o tym pamiętali, ale niestety nikt nam o tym nie powiedział wcześniej, ani na lekcjach, ani na godzinie wychowawczej nie wspomniał. Tylko zawsze o Juliuszu Słowackim i o nikim innym. Univandre aus dem Mauern bis hinaus ins freie Feld. Jedes Lenzen heiges Schauen wie so weit in still die Welt. Jeśli patrzeć na kulturę, na tradycję humanistyczną, na przykład na Górnym Śląsku, to Górny Śląsk ze swoją cywilizacją, kulturą, przeszłością, z pewną taką skłonnością do kultury germańskiej, w naturalny sposób jest w orbicie tego, co nazwalibyśmy też cywilizacji kultury niemieckiej. Nie ma tu wątpliwości chyba, żadnych. Ja myślę, że kultura niemiecka to jest pewnego rodzaju historia, prawda? Natomiast o wiele ważniejszą sprawą jest to, że blokuje się w ogóle historię, przepraszam, że blokuje się w ogóle kulturę, dlatego, że kultura w jakimś sensie odwołuje się do swoich korzeni. I jeżeli ktoś boi się, że te korzenie mogą być nie z tego kręgu, z jakiego by chciał, no to wtedy stara się zablokować tą kulturę. I to jest, myślę, najbardziej niebezpieczna sprawa. Ja nie wiem, czy w tej chwili rzeczywiście artyści śląscy, twórcy odwołują się do tradycji niemieckiej. Nie, myślę, że nie.
jestem miłośnikiem niemieckich oper, natomiast pojawienie się niemieckiej opery tu na scenie naprawdę by mi nie przeszkadzało. A to, że nie ma śladu dawnej działalności opery, to oczywiście jest trochę dziwaczne, ale to na Śląsku jest dosyć charakterystyczne, że tu bardzo często tak sprawy się przedstawiają, jakby historia zaczęła się w 1945 roku. Czy mi nie przeszkadza, że nie ma tych, nazwijmy to, niemieckich, ja wiem, korzeni, nazwijmy to w ten sposób, dla tego budynku. Tych korzeni po prostu, no, one są niepublikowane. Jak pan otworzy jakikolwiek program, zaczyna się od wystawienia Halki w 40 tam którymś roku, prawda? Początki to jest 45 rok tutaj, a gdzie jest reszta? Trzeba zapytać kierownictwo o to. Ja coś takiego zrobiłem, że w 2001 roku, jak mieliśmy stulecie budynku, to na tę okazję zaprosiliśmy gości z całego świata, również i z Niemiec, i specjalnie przygotowaliśmy Tannhäusera Wagnera w wykonaniu, ale proszę sobie wyobrazić, w języku polskim. I to się bardzo podobało. Mnie to specjalnie nie przeszkadza, że nie ma w języku niemieckim. Natomiast gdyby było, no to by, że tak powiem, wcale nie było źle. To są trudne zagadnienia bardzo i trzeba je rozwiązywać spokojnie, tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Tutaj ludzie się inspirują tym, być może nawet pewną samotnością, być może tym, że są palikami na pustyni, prawda, które mogą się dojrzeć, dlatego że reszta jest pustynią kulturalną. Na Śląsku, jeżeli chodzi o kulturę, kulturę wysoką, ona musi się w jakiś sposób rozwijać w oparciu o pewien budżet, prawda? I musi być podtrzymywana nie tylko pieniężnie, prawda? Ona musi być emocjonalnie podtrzymywana. A tymczasem jest, no, jest faktem, że artyści, twórcy, wybitni, na przykład muzycy, kompozytorzy i tak, muzyka to jest, no, czy artyści innych dziedzin muszą wyjechać ze Śląska po to, żeby się zrealizować. Co można by tu poprawić? Przede wszystkim może świadomość ludzi o tym, co się działo i o tym, dlaczego jest tak, jak jest. Zajmę się tym, żeby Śląsk był autonomią, ponieważ przez to, że jesteśmy przyłączeni, tracimy bardzo dużo bogactw, pieniędzy, stajemy się ubożsi i nie mamy możliwości się dalej rozwijać. A po drugie, postaram się, żeby każdy od najmłodszego miał jakiś kontakt z historią Śląska. To jest ten wielki postulat Platona, eudzein, dobrze żyć. Nie można dobrze żyć bez zrozumienia przestrzeni, w której się jest, w którą się jest zanurzonym i bez wspólnoty. Silbern, Strume, Sein, Herunter, Blumen, Schwanken, Fern und Nach, Ringsum, Recht, Sich, Bunt und Bunter, Lenz, Bist du schon wieder da?